Siemanko, witam was wszystkich serdecznie na moim kanale Retro Komora. I dzisiaj, jak sobie tutaj widzicie, spróbujemy sił na tej wspaniałej maszynie, czyli na Amidze 500 z podpiętym gotekiem. Dziś wymyśliłem sobie, że zagramy sobie w giereczkę znaną i lubianą przez amigowców. To najbardziej i przez komandorowców, niekoniecznie przez atarowców, bo atarowcy chcieliby mieć tą gierkę, ale niestety jej nie mieli, jak to było w tamtych czasach. Chociaż ona nie chodziła na C64, ale ja mówię o tych czasach, jeżeli na przykład ktoś miał Amigę, a ktoś jeszcze miał Atari, bo zdarzały się też takie. Chociaż ja nie piję do Atari, bo Atari to też jest wspaniały sprzęcior i tak dalej, i tak dalej. Proszę tego nie brać tutaj pod jakąś uwagę, że ja tutaj szkaluję Atari czy coś, tylko po prostu robię to czysto humorystycznie. Tak się delikatnie naginam z tego, że jestem komandorowcem, amigowcem, można by było bardziej powiedzieć, nie? Chociaż maszyną Atari wcale bym nie pogardził. Także proszę się nie obrażać. Także tutaj już w tle widzimy sobie leci. Zagrałem sobie w giereczkę Franco, tak jak już wcześniej wspominałem, ale zrobimy sobie troszeczkę inaczej ten gameplay, bo zrobimy sobie ten gameplay od trzeciej planszy bodajże, bo ja już sobie tutaj zagrywałem się w to. Pierwsza, druga, wiadomo, każdy robi gameplay, pokazuje pierwszą, gdzie jest to ciągnący maraton się, idzie się tym chłopem, nie wiem, Franco i Alex są dwie postacie, tak, ci, którzy by na przykład nie wiedzieli, co i jak tutaj chodzi w tej grze, no to idziemy jakimś tam dobrze zbudowanym, powiedzmy, osobnikiem jednym i drugim, którzy po prostu dobrze naparza się na ulicy. No i naszym zadaniem jest przejść przez blokowiska, później przejść przez jakąś ulicę ze sklepami. Wszystko wzorowane na cudowny styl naszych pięknych osiedlów i miast lat 90. Także początek takiego całego jakiegoś już kapitalizmu, który wkraczał pomału do tej naszej, jak można powiedzieć, ery polskości, tak? Wyrwaliśmy się spod jarzma komuny i ja to zawsze mówię, że dali nam tego Snickersa i Marsa i w końcu mogliśmy posmakować ten smak, nie? Ale dobra, to nie o tym, nie będę się rozgadywał, bo znowuż może się tutaj ktoś na mnie oburzyć, że wygaduję jakieś głupoty i tak dalej, i tak dalej. No co, ja sobie to wszystko pomalutku wgrywam, ustawię, taki wstępniak. Nie będę się wam dzisiaj pokazywał, bo nie za specjalnie się czuję do tego, żeby po prostu się wam dzisiaj pokazywać i tak dalej. Zresztą widzieliście mnie w innych moich materiałach. A odnośnie właśnie jeszcze Franka. Jest też tutaj na moim kanale Franco, w które sobie pogrywam od pierwszej części, tak? Także jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, to zapraszam serdecznie. I nie tylko na te materiały, ale zapraszam też na jakieś inne materiały w moim wykonaniu. Gorsze bądź lepsze dla każdego. No nie wiem, jak to nazwać się. Dobra, nie będę już tutaj nawijał makaronu przysłowiowego na szpulę, tylko zaczynam się za tak zwaną robotę, czyli gameplay Franco na Amidze 500 z goteka w moim wykonaniu. Oczywiście obok sobie stoi plejek, na plejku stoi sobie to, co sobie stoi. Dobra, bo już się rozwijam za bardzo. Także lecimy, pogadamy przy gameplayu, bo troszeczkę ten materiał, myślę, będzie obszerny. Bo jednak przejść tutaj jakąś planszę we Franco, no to troszeczkę to zajmuje. Dobra, żeby nie przedłużać, lecimy. Pauzujemy, ustawiamy i będzie git. Także do zobaczenia za sekundę. Dobra, więc jestem zgodnie tutaj z obietnicą. Nagrywamy sobie od trzeciego levelu. Mam nadzieję, że będziecie dobrze to widzieli. Także lecimy sprać sobie tutaj gębę pierwszym napotkanym tutaj
patafianką. Troszeczkę będzie się to ładowało, gdyż moja Amiga ma tylko 1 MB megabyte, czy 1 MB. Ma pół im. Dobra, bucior. Poszedł. Szkoda, że nie zapisało mi tutaj stanu z poprzedniego tego, jak po prostu tutaj grałem, bo miałem 6 dych, no i tych denatów troszeczkę było więcej. I zastanawiałem się też, jak wpisać w ogóle kod, żeby tutaj trafić, bo nie ma tam w menu jakiegoś podanego, że po prostu wpisujemy sobie kod i już sobie tutaj lecimy. Od razu tutaj jesteśmy, nie? No ale dobra. Nie będę się o tym rozgadywał. Idziemy tutaj, jak to dobry mój kolega mówi, Piotrek z kanału Alfa Retro Mega, którego też serdecznie polecam. Luknijcie sobie do niego. Łoić dupska. Także zasada jest prosta. Nauczyłem się troszeczkę w to grać. Tak. Dwa strzały i poszedł. Wydaje mi się, że Alex jest troszeczkę prostszy chyba. Jak się wybiera Alexa do pokonania tutaj tych wszystkich przeciwników. No jest irytujące troszeczkę to wgrywanie. Oczywiście oni są też coraz twardsi. No tak, to był mój błąd. O, ho, ho, ho. Także łoją mi teraz dupkę. Dobra, poleciał. Trochę straciłem i to było niepotrzebne. Także jest to gierka, jak wszyscy mówicie, malowana w pęcie. W pańcie. Ja tego nie neguję. Ten będzie dość twardy. Dobra, wylał się, krewka się rozbryznęła i tak dalej, i tak dalej. Dobra, lecimy sobie. Powiem wam, jestem ciekawy trzeciej planszy, bo dwie przeszedłem. Wiem, że nie skupiam się zbytnio. Dobra, tamten jeden odpłynął. Ach, jajajajaj. Sorki, że będę ich bił cały czas tym samym ciosem, ale tylko ten cios tutaj na nich skutkuje, chociaż z tego co widzę to nie za bardzo. Najgorzej właśnie, jak wezmą cię gdzieś w jakiś taki. Dobra, wylał się. Dobra, widzę, że też telefon mi się zaczyna rozładowywać i to robi się, powiem wam, nieciekawe. Ci pankowie, powiem wam, że jest ich trochę tutaj już w tej trzeciej planszy, czy jakby było, co by było ich troszeczkę z bucisza tutaj pocisnąć, jeszcze tutaj tego czerwonogłowego. No i co, i będę musiał znowu to przerwać i będę musiał to znowu zmontować. Już muszę podłączyć niestety telefon, bo mi się tutaj wszystko niestety kończy. No ale dobra, zaraz wracam. Oczywiście dla mnie będzie to chwila dłużej, dla was to będzie oczywiście sekunda. Sekundo uno momento mori. I wracamy z powrotem do naszego wspaniałego gameplaya. Franco. Oj,
Co to była za gierka, powiem wam naprawdę, a ja za łebka nie mogłem sobie w to zagrać, mimo że miałem, kurde, miałem Amigę 600, 1 megabajt, nie chodziło. A zobaczcie, tu mam 500, 1 megabajt, pół megabajta i pół megabajta rozszerzenia, działa mi to, kurde, no działa. Dobra, nie pierniczę, rozłączam się na chwilę i zaraz widzimy się z powrotem, jak tylko podładuję sobie ten telefon. To do usłyszonka i do zobaczonka za sekundkę. Dobra, jestem z powrotem. Udało mi się podłączyć telefon. Także lecimy. Myślę, że zostawiłem was w tym momencie, w którym zostawiłem. Idziemy. Widzę, że z energią jest troszeczkę słabo u mnie. Oczywiście znowuż tutaj wgrywanko i tak dalej. Co my tutaj mamy? Siedzą sobie jakieś typki pomalowane tutaj graffiti. Rap. Vocald Soft T99. Dobra, ktoś tam przyszedł. Powiem wam. Powiem wam, że trzecia plansza pozornie nie wydaje się taka, jest prosta, to po prostu ja się tu za bardzo ochrzaniam i za bardzo tutaj też z wami rozmawiam, ale na tym w sumie ma polegać ta zabawa. Wiadomo, że jak gramy bez rozmawiania, dobrze, że jutro koniec świata. Wspaniale. To jest na pewno motywujące hasło, które można było sobie wymalować. Połamie cię, tak? Czy coś takiego? Ajajajajaj. No faktycznie. Połamali mnie, ale to nic. Mam jeszcze dwa życia. Ten mnie tutaj zaskoczył. Ten to jakiś żołnierz. Jeszcze. Dobrze, że jutro jest koniec świata. Clocks is dead. KF. Vale save'a. Z budowlanki. Magda N-Rap, Double Dragon, wspaniałe tutaj graffiti. Oczywiście tradycyjny mój cios, tak po prostu przejdziemy całą grę. Raz udało mi się po prostu deptać typa, jak leżał, ale nie wiem jak to zrobiłem. Może napiszcie w komentarzach. Widzicie, jak się pójdzie z nim wręcz, to tak nie za bardzo. Dobra. Będzie tutaj pewnie... Ach, to był mój błąd. Ja chyba to przewalę, powiem wam. Nie wiem, stresuje mnie to, że chyba to nagrywam, czy co, czy dawno tego nie nagrywałem. Bo powiem wam, że naprawdę szło mi bardzo nieźle dochodząc tutaj, a widzę teraz łoją mnie tu niesamowicie. Ajajaj, ale czym by była gra bez obrywania, tak? Dobra, tamten zdech. Może dlatego, że telefon stoi tutaj na stole, a ja po prostu gram joystickiem, po prostu trzymam go na kolana, na kolanach, na kolana. Jakie słownictwo, polszczyzna się stary kłania. Ten co, jakiś niezniszczalny czy co?
Dobra, oberwał. Tak myślę właśnie, że może bym sobie coś położył, jakąś podstawkę na kolana i wtedy może będzie miało jakiś to sens. Myślę, że telefon jest podłączony. Właśnie. Teraz jest git. Myślę, że teraz już nie oberwiemy, a myślę, że nawet nadrobimy. Save'a z budowlanki, break sheet, renegajte. Ujojoj. Dobra, lecimy dalej. Cóż to takiego? Robocop. Odsłania nam się znak Robocop. Tutaj też ta gierka ma takie, powiem wam, idzie się i w sumie nic się tu takiego nie dzieje. Wychodzą sobie te typki do bicia. No i też podziwiamy piękną scenerię, nie? Malowanym w paincie. Dobra. Cały czas wychodzą jacyś nowi przeciwnicy. Także trzeba tutaj... Dobra, ten się opluł. Szkoda, że troszeczkę oni niewyraźnie mówią. Ciężko ich tam zrozumieć, co oni tam próbują wybełkotać. Robocop 3. No, to już były czasy, już Robocop 3. To już było coś, powiem wam. Dobra, ale lecimy dalej. Dobra, dwie bomby na mordkę. Będzie tak prosto, powiem wam. Dobra, tamten skinhead dostał w czapkę. Ci karatacy próbują tutaj coś... Dobra, zobaczcie. Twardzi, nie? Pociął. Dobra, to się szybko. Dobra, siedzisz, panie. Dobra. Glebka, energia już na wyczerpaniu. Dwa życia mi zostały. Poziom trzeci, tak jak widzicie. To my mamy tu rundę MC. Czyli co, będziemy przechodzić przez jakieś pasy. Tutaj w ogóle już jesteśmy. Powiem wam, że tak jakoś groźnie te chłopaczki wyglądają. Skinheadzi z zielonymi tymi. W jakichś takich, nie wiem, piżamach, czy czym, raczej w płaszczach. Dobra, to mi się udało przez fuksa, ale wiem jak to zrobić. Twarda sztuka. Dobra. Wylał się, jak to się mówiło w Rezydencie Evilu, że jak się zombiak wylał, jak już go zabiliśmy, to wylał się, już nie żyje. Pewnie znacie ten temat, nie? No irytujące jest to ładowanie, ale wybaczcie, to jest tylko 1 megabajt okrutnej mocy na tamte czasy. I niech to sobie tak zostanie, nie będę tutaj cudował w jakichś udogodnieniach z nią, bo powiem, że nie mam nawet na to czasu i nie mam na to też... szmalcu, keszu, czy coś, pieniążków tak zwanych. Dobra, tamten dostał. Ach. To chyba by było po mnie. Spoko. No nie wiem, co oni teraz robią, czy we dwóch mnie... Musi
musiałem tak zrobić, bo inaczej bym się nie... bym się nie wyrwał. Powiem wam, że w trzeciej planszy oni są... Powiem wam, że w trzeciej planszy oni są dość szybcy i bardziej agresywni, no ale to już jest trzecia plansza, tak? Chciałem wam przedstawić trzecią planszę, więc wam przedstawiam. To jest jakiś ziomek w czerwonym sweterku. Cóż to teraz znowuż tutaj wylezie? Nie wiem, ile Franco ma plansz, bo tak jak mówiłem, nigdy tej gierki nie przeszedłem do końca i też nie oglądałem za bardzo gameplay, jak ktoś w to... jak się ktoś w to tam zagrywał czy ogrywał. Wolałem się przekonać na własnej skórze. Mam nadzieję, że jakoś nagrania was nie zniechęci do obejrzenia tego obszernego materiału i mojej gadki. Nagrywam to dlatego, że no dość dłuższy czas. Dość dłuższy czas nie nagrywałem nic. Tak sobie pomyślałem, no dlaczego by nie? Nie wiem, co mnie skłoniło na Franco. Franco już był na moim kanale, ale była tylko to pierwsza plansza, z tego co pamiętam. Dobra, wylał się. Fajnie się bić pod szkołą, bo tak to wygląda. Jakby to była szkoła, co najmniej. Mam nadzieję, że z dźwiękiem też jest ok. Chyba, że ewentualnie, no tak, po 15 minutach będziesz dawał głośniej, nie? Ty masz zacyk, a może niech tak zostanie jak jest, żebyś tego nie psuć. Idziemy dalej, podejrzewam, że troszeczkę ten gameplay będzie obszerny. Już jest 18 minut. Jeżeli dotrwałeś, szanowny widzu, do tego momentu, serdecznie cię pozdrawiam za to, że jesteś wytrwały i tyle czasu oglądasz moje materiały. Dobra, ten wyglądał jakiś stary, za przeproszeniem, zboczony. Dobra, najważniejsze jest to, żeby któregoś z nich wykończyć. Dobra, zostaje ich dwóch. Bieramy sobie jakiegoś następnego kmiota. Dobra, jak już zostaje ten jeden, to już wtedy możemy sobie z nim zrobić co chcemy, czyli roztrzaskać po prostu jego facjatę na chodniku. Zobaczcie tam w oknie, typowa... typowy typ zaglądający. A co to się tam stało? A może zaraz zadzwonimy na policję? Albo milicję? Dobra, mniejsza z tym. Nie będę wnikał, żeby znowu nie było. Dobra, lecimy. Co tutaj mamy? No, czyli bijemy się na jakiejś krzyżówce. Dawać, dawać, chłopy. Let's go. Dawno nie było tych, ci są właśnie z pierwszych plansz. Nie są zbyt groźni. Czyli tutaj mamy coś, to tam za jakiś samochodzik stoi. Czyżby to był nasz poczciwy star? Chyba tak, chyba tam star stoi za ogrodzeniem. Poznaję po lampach. Dobra, czasami trzeba to jakoś przeskoczyć. Szkoda, że nie mogę sobie zagrać na przykład w Strongersów na Amidze.
świetna gierka. Miałem kiedyś na symulatorze, ale coś mi się wywalił ten symulator i niestety na Amidze mojej sobie nie zagram, bo to raczej pod 1200 z jakimiś udogodnieniami, pod tuningiem raczej tak zwanym, mówiąc po mojemu. No ale to jest coś właśnie stylizowane. Znaczy tamta gierka jest o wiele piękniejsza graficznie, polecam sobie w nią zagrajcie, bo nie jest na pewno malowana w Paincie. No i nie, bijatyka jest bijatyką, nie? Ale tutaj na przykład idziemy sobie ulicą, chodnikiem, czy przez osiedle, czy przez park i tak dalej, i tak dalej. No i się naparzamy, a tam po prostu mamy taką jakby arenę daną i jest kilku gości, do których trzeba pokonać. Później na końcu wychodzi szef, którego trzeba pokonać. Jest cholernie trudna gierka, ale naprawdę świetna. Świetna graficznie, świetna muzycznie i polecam sobie w to pograć też. Może kiedyś to zaprezentuję na swoim kanale, w swoim wykonaniu. Bryka. I ten czerwony star to na pewno z jakiejś straży pożarnej, no bo skąd? Aja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 j
Dobra, jakoś się wybroniłem. Niby brykaj, brykaj, ale... Znowuż to samo. Kurde, skopią mi dupę, no. Nie wiem, co ja tutaj próbuję. To takie kmiotki z pierwszej części, z pierwszej planszy. Dobra, ten dostał. Jeszcze. Dobra, dostał. Klocek to ty, no nie wiem, bo zasłoniły tutaj ciała tych leżących trupków. Dobra, czyli teraz prosi nas, żebyśmy włożyli dysk 1. Czyli wkładamy dysk 1. Dlaczego by nie? Nie mam nic przeciwko. Niech się gierka doczyta. No, trwa to trochę. Ale chyba to już będzie boss, bo taka muzyczka się zmieniła. Dysk 2. No zobaczymy. Wygląda na to, że tak. Bywa w pierwszej planszy musiałem zabić chyba 70, w drugiej to samo, żeby dojść do bossa, a tutaj widzę 40 paru i już jesteśmy przy bossie, nie? Nie wiem naprawdę, ile ta gierka ma plansz i jak ona się skończy. Jak już wcześniej wspominałem, nigdy jej nie przeszedłem, ale wam polecam zagrać sobie we Franco na sprzęcie oryginalnym, bądź na symulatorze. Najlepiej się gra właśnie Joyem. Ja akurat używam Quick Shocka, Quick Joya Top Stara, ponoć jednego z niezniszczalnych joysticków, ale znam takiego kogoś, kto miał takiego joysticka i zniszczył ten joystick. Ale jaki tutaj, kurde, Conan, barbarzyńca. Zostaw tego małolata, kolego. Mówiłeś coś, psi odchodzie, chyba nie wiesz, kim jestem, człowieku. Wabisz się, klocek, zaraz rozbije ci łeb. Tego za wiele, szczeniaku. Chodź, cwelu. Dobra, pierwsza. Dwójeczka poszedł. Dobra, nie. Ach, ale mi rozbił głowę faktycznie. Fuck you. Trzy. Myślę, że jeszcze jeden cios. I będzie po Mr. Klocku.
Czyżby to już? Zmęczyłeś mnie, świoku, muszę chwilę odpocząć, a potem rozerwę ci dupę. No, to jeszcze chyba nie koniec. O kurwa. Czyżby to już była koniec, czyżby to już było koniec gry? Czyli Franco ma 3 poziomy, ja zacząłem od ostatniego, no i szczęśliwie zobaczymy koniec gierki. No i w sumie dobrze się złożyło, materiał będzie fajny, bo może 30-paru minutowy, półgodzinny. No, będzie dobrze. Będzie ładnie. Także mogli się troszeczkę bardziej chyba postarać, chyba że to jeszcze coś będzie, nie? Nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Pewnie sobie myślicie, tak, wie, i tutaj próbuje nas zrobić w drugą stronę, nie? Tak, on by nie wiedział, nie? No nie wiem, no. No nie wiem, no. A jednak udało ci się, dlatego że pamiętałeś ból sprzed lat, ogrom twojej siły, woli, zmusił cię do zemsty na ludziach niewartych ciebie, niewartych, aby żyć. Koleś rozbity na torach, z rozwaloną facjatą, leży, oczywiście tutaj widzę, że chyba Franco i Alex spoglądają z tych torów, gdzie ostatnia walka była. No i to by był chyba koniec tej gry, nie wiem. Teraz odchodzisz, aby odpocząć i przemyśleć wiele spraw, ale nie każdy brudny winowajca tego świata wie, że ty wrócisz w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu, by zabić. Takie poetyckie to było. Gratulacje. Jesteś mistrzem. Dziękuję ci, amigo. Ja wiem, że jestem mistrzem. Nie ma takiego czegoś, żebym ja nie był. Skład grupy World Stofter. Dobra, nie będę wam tego czytał, bo się zaczynam pomalutku wygłupiać. Ten dzieciak to Tomasz Tomaszek. Programista. Lubi strategie, symulatory i przygodowe. Dobra, myślę, że tego nie będziemy sobie tutaj oglądać, bo nie, no może jest grono ludzi. Grafik i animator. Kocha walony, przemoc, krew i krew w grach. No i kogo my tutaj mamy? A ten człowiek, Sławomir Mrozek, muzyk, czyli autorzy gry. Lubię różne gry. No to w sumie tak jak ja. Chociaż RPG-ów nie za bardzo lubię w to grać. No ale cóż. Każdy ma tam jakiś swój gust, tyle ludzi, tyle gustów i tak dalej. Chcielibyśmy robić dla was gry, to ja nie mam nic przeciwko, czyli takie, jakie lubicie. Nie da się tego jakoś przyspieszyć, czy coś. Krwawe, brutalne, okrutne, bestialskie. No niezłą mieli kolesie jazdę. Przyjemne i miłe dla oka. A przede wszystkim oryginalne. No jak najbardziej. Jakich jeszcze nie było. No takiej gry wydaje mi się malowanej w pancie. Chyba tylko Franco jest malowany w pancie. Taka bijatyka. Chcesz nam w tym pomóc? Nie mówcie, że jeszcze podacie numer telefonu. Kupuj nasze produkty legalnie. Oczywiście, chłopaki, macie moje słowo, zawsze kupuję legalnie. A pomożesz nam i sobie, czyli pomóżcie. Także chciałem Państwu i wszystkim moim widzom, paniom i panom zaprezentować gierkę Franco od 3. levelu, którą jakoś ukończyłem. Udało mi się pobić wszystkich przeciwników, pobić samego bossa, spuścić go z kolei,
wpuścić go z mostu na tory, żeby sobie tam chłopak wykrwawił i wypluł zęby. No i taki to by był klimacior. I powiem wam, że nie chcę już przedłużać tego materiału, bo i tak jest długi i myślę, moja gadka was nie zanudziła. Myślę, że zobaczymy się za niedługo w jakimś następnym materiale. Teraz będziemy mieli taki, dzisiaj mam po prostu taki nastrój, więc jak nagrywam, może dla niektórych wyda się to dziwne, bo jeszcze może nie słyszeli mnie w takim nastroju, jakim jestem dzisiaj, ale takim jestem po prostu, raz mam tak, raz tak, także dobra. '94 rok, Szczecin, Made in Poland. Dobra. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za wysłuchanie, za moją gadkę i za obejrzenie gameplaya do końca. I pozdrawiam wszystkich serdecznie, moich widzów, nowych, starych, tych, którzy przybywają. I cóż mogę powiedzieć? I zapraszam na kolejne jakieś materiały w moim wykonaniu, gameplaye, vlogi i nie tylko. Trzymajcie się. Cześć, do zobaczyska w następnym materiale. Hej.